Siemaneczko. Ja jestem Agent X, no i ziomki, słuchajcie. Dziś stanie się chyba najbardziej emocjonująca rzecz w historii całych milionowic. Jak pewnie widzicie, mam na sobie założony garnitur. A co oznacza, że mam założony garnitur? To oznacza, że będzie działo się coś bardzo poważnego. A jak dzieje się coś poważnego na milionowicach, no to zwykle jest to naprawdę, naprawdę bardzo istotna, bardzo ważna rzecz. Więc serio, koniecznie oglądajcie do końca. Na razie ja idę do banku. Dawno nie byliśmy swoją drogą w banku, ale Ziomki, koniecznie subskrybujcie, bo teraz po prostu lecimy tam. Mam ważne spotkanie z Elviso. Bardzo, bardzo ważna sprawa, więc musicie koniecznie ten film obejrzeć. A ja teraz lecę do Elvisa. Dobra, więc słuchajcie, ja wchodzę już tutaj do banku. Ja widzę, że tu już czeka Elwiso. Mam książkę, mam garnitur, myślę, że jestem gotowy, żeby tutaj prowadzić poważną rozmowę dotyczącą mojej willi. Dobra, wchodzimy, wchodzimy, witam. Ja miadomo, mi Przecież się. Mieliśmy poważne nie la, la 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 Nie, nie, nie wytrzymam gości. Elwiso! O, dzień dobry, panie agentnik. Dzień dobry. Witam, witam, witam mością. ojca, założyciela Milionowic, bardzo gorąco. Witam, eee, witam. Witam. ojca, założyciela Milionowic witam. również. Eee, witam. Może. Może... krzesełkiem się podzielimy, bo... Możemy się podzielić, tak... z chęcią, z chęcią. O, no to, to... jest niesymetryczne, ale to już jest akurat kwestia sa samej konstrukcji banku, która została niezbyt przemyślana przez pierwotnego założyciela banku. Przecież to było kilka lat temu. D dlatego ci tego nie wypominam, więc spokojnie, spokojnie. Dobra, a więc moje drodzy, będziemy raz i te... Każdy zastanawia, dlaczego Agentix na swoim odcinku wbił do banku do Elwisa, który siedzi w nim w garniturze. A wtórze. więc, zgromadziliśmy się tutaj, aby... aby... Uwaga, uwaga sprzedać moją willę. Ojojoj. Ojojoj. oj myślę, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, 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 myślę że to jest gruba rzecz, bo serio, sprzedamy ci normalnie tutaj pokój. taki totalnie duży pokój. Będziemy sprzedawać z mojej willi. Znaczy Więc... nawet nie pokój, tylko całe piętro. Całe piętro. A, e, to, no tak, okej, okay. po... okej. Okay, okay. Dobra, tego po, jeszcze, po, nie, ustaliliśmy, poczekaj, jeszcze nie ustaliliśmy, ale jeszcze nie ustaliliśmy, ale daj mi chwilkę, okej? Okay? Okej. Okay? No. Ja tutaj na stronę A muszę. A może pójść. być pół willi? O, tu mnie nie słyszysz już, co nie? Były. Ły, Ły, przez słyszysz? <noise> Dobra, tak serio, to się po prostu wyciszam, ale ziomy, ziomy, słuchajcie, ogółem, jeżeli my mamy sprzedawać coś Elvisowi w mojej willi, on na początku chciał kupić całą, no to powiedziałem, ja no gościu, ty, ty jesteś chyba nie ten Teges, coś, coś ci nie pasuje, ale zgodziłem się na to, że mogę sprzedać mu na przykład jeden pokój. Jedno, jedno piętro powiedziałem przez przypadek chyba i on myśli, że... Zaraz, czy on w ogóle wie, że tam Abra mieszka? Nie wiem. Ale ziomy... E, ale jakby nie wiedział, to bym, byłbym w szoku. Ej, Elviso... Tak, to, e, to jest. może co, pójdziemy do mojej willi, bo tak to wiesz, w banku Oj, będziemy tak gadać. No. Ojej, ale stary, jakby nie ma w ogóle opcji, żeby iść do willi, jeżeli na, na ten kanał są jeszcze osoby, na tym odcinku, no, które no. nie strzeliły suba z dzwonkiem. Oj tak, ziom, strzelaj suba z dzwonkiem, bo, bo dzisiaj nie pójdziemy. grubo. Musicie koniecznie oglądać do końca, bo, bo, bo coś złego może się stać. To jest gruby film, to jest fakt. To jest gruby film, więc serio, em, no musicie po prostu oglądać. Stary, ostatni raz garnitur który miałem na sobie kilka lat temu. Oj, okay. ja chyba... Z dwa tygodnie temu. <noise> więc, więc to jest dużo jak na AgentXa. Uwierzcie, to jest dużo jak na AgentXa. No, to jest sporna na Agent X e, proszę no, bardzo. Bo jednak Agent X, no to jest właścicielem jednego z najbardziej prestiżowych wieżowców bez prądu w milionowicach. No, ja tu mam pewny luksus, widzisz? Mam normalnie w swoim wieżowcu farmę marchewę Ale Elviso, tam, tam nikt nie mieszka. Jak to? Masz no, tam apartament? Dobra, masz nie apartament? wnikam, nie wnikam. W e, każdym bądź razie, chodźmy o tutaj no i ziomy. Ja my wchodzimy do Willi. No ja nie wiem, Elviso To czy... jest ten słynny, ale w którym mogę się popłakać i bo będzie Udało tak, mi się. Tak! Udało mi się! Ale po jeszcze nie latach podpisaliśmy latach umowy. Więc... Po tylu latach. Elviso nie. na razie proszę nie? nie płakać. Jeszcze nie? Dobra. Jeszcze nie kupiłeś nic. Ale kupię. Ale, ale to, to zobaczymy, czy kupisz. Dobra, tutaj mamy zbrojkę, to tam... No Twoja i dzisiaj... zbrojka. Elviso, A mogę się nie zapłacić? Nie, nie możesz. Nie wolno no tak. Ja bym chciał kupić to piętro, to piętro przekazuję, też, Viso, to wyższe, może mógłbym mówiliśmy, mówiliśmy o tym, że możesz za nie zapłacić, ale jego nie dostaniesz. Ej, a mogę kupić twoją piwnicę? Możesz, ale jej nie dostaniesz. <grym> Czemu? Bo, bo za nią zapłaciłeś, ale ja cię oszukam. Ale twoja piwnica nie istnieje, więc. No to właśnie, w ogóle. Się... Ty nie masz piwnicy w tej całej willi, chłopie, wyjście czy tej ogarnicy, o no, wejście ogarnice. W tej willi nie ma piwnicy. Ale po co, co komu piwnica, skoro, skoro masz taki duży ogród? A ja, gdzie będziesz mogę... trzymał burgery? Mogę sobie wybudować burgerownię. Dobra. E, tutaj mieliśmy iść jeszcze. To Petersen okay. Elviso, rozumiem, że ch chcesz za nie zapłacić, o, ale go nie dostaniesz. to jest do was tego, tego rozporządzania widzę. No, tu masz do Lol. własnej dyspozycji. Możesz tutaj e, wiesz, urządzić to sobie totalnie, totalnie jakby nawet chciał. W czerwonym piaskowcem. Do, e, nie. Są reguły, że nie? możesz to je, nie możesz ingerować w kolor ścian. Nie możesz ingerować tutaj właśnie e, w okna y, i wygląd zewnętrzny tego pokoju. Nie możesz go powiększać, pomniejszać. A mogę ingerować w widok? E, w sensie w widok. W sensie, że my sobie postawiły na przykład jakieś tam wieże, żeby go było stąd widać? No nie możesz, tego ci nie wolno. Ale to Maciek mi pozwolił już. <laughs> no to masz problem. Oj, nie. masz duży problem. E, no, dlaczego czego mi nikt nic nie wychodzi, Elviso, El Słuchaj w tym momencie. Słuchaj, chodź. Udało mi się. Chodź, chodź chodź. Raz, raz. Idziemy teraz. Elwiso, chodź. Muszę Gdzie ci idziemy? coś bardzo ważnego powiedzieć. Idziemy sporządzić umowę, żebym tu mieszkał? A tu mogę też Dobra. mieszkać? Elwiso, teraz muszę ci coś ważnego objaśnić. Tak, słucham cię. Bo ty widzę, że tutaj zadajesz za dużo pytań. I ja nas, ci od nas. razu powiem... Jaki masz numer buta? E, Jaki burger ciszcha? jest Cisza, cisza, chwilę. Okej? Okay? No. No Więc tak. Znajdujesz się teraz na terenie Willi Agentis. O, to ja Wiesz wiem. O tym? To ja już wiem. No i to Czy bardzo to dobrze. Ja wiem? Ta willa jest najwspanialszym, najpiękniejszym, najlepszym dziełem artystycznym, jak i budowlanym w całych milionowicach. Agent Wykonana Zielbiso. jest z najlepszej jakości materiałów. Ej. Takich jak Agent smooth sandstone. To najlepsi gracze bezwzórstw w Polsce. Tak, to też jest Elo. Fakt. Ale w tej willi znajdziesz wiele luksusowych detali. Luksusowych normalnie szczegółów. A gdzie jest lodówka? 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 Ty, ty używasz lodówki w 2021? Dlaczego a tak naprawdę Pokażę ci pokazać gdzie jest lodówka, bo jest rzeczywiście. No. Ej, tu jest tere nawet widzę, jakieś nawet piętro z kuchnią, proszę bardzo, Chodź. jakieś fajne piętro. Zobacz. Tu jest sypialnia nawet widzę, że ją zrobiłeś, Ciekawe. E, no. Lol. Ta, ale to nie ja urządzałem, ale no taki. A kto? Wiesz, a, no nieważne, ja akurat łóżka robiłem, no fakt. Ale. Ta lodówka jest spoko. No widzisz, tu masz lodówkę. Ale musimy ją napełnić. E, ale Czekaj. no wiesz, za to a! trzeba zapłacić. Ale sam ją napełniłem. Ona była pusta. A, Ona była pusta, gościu. No to widzisz, to, to już nie moja winna, tylko lokatora. Eee, więc tak. Jak tu mieszka? No. No. Ej, e, Święty Mikołaj, Daj, daj wielkanocny wielkie Dobra, więc ziomy, serio, ja, ja miałem przypuszczenia, że Elviso może nie do końca wiedzieć, że Abra ma tutaj swój pokój, w którym on normalnie mieszka, ale... Czy, czy on naprawdę myśli, że to jest na sprzedaż? Nie wiem. Z jednej strony bym to niby sprzedał, bo mogę niby zarobić. A może nawet Abra nie dowie się o tym, że on tu mieszka. I, i serio, bo Abra nie jest aż tak często jak Elvis na serwerze. Może nawet by się o tym nie skapnął, że Elviso tutaj by mieszkał w jego pokoju, przez co. No jakby serio. Była tutaj totalna, totalna weczunia, że coś takiego się dzieje. Oni by nie ogarniali. Dla mnie byłoby śmiesznie. I serio. To myślę, że byłoby zabawne, gdyby właśnie Abra nawet nie wiedział, że ma lokatora tutaj, o. który mieszkałby o, tylko, gdyby Abra nie było na serwerze. To byłoby mocne, więc serio, spróbujmy go nabrać, hmm. że to można serio sprzedać. To, no to będzie zejście. Cyk? Ale alecy. Elo? Elviso, co ty robisz? Zejście do salecy. Ale przecież tutaj nie wolno. Patrz, Creeper nawet hobby. chodzi, widzisz, to tam jest Creeper. A gdzie ty masz Creepera? Tam chodzi. The... O, Elviso, zabuduj to. Ale ja chcę mieć toaletę! Ale Elviso nie rozumiesz, że to, to, toaleta to jest dobro własne willi Agentixa, które no, jest po prostu tutaj elementem, za który musisz płacić. To jest prestiżowa willa. Ty ty no, wszystko pieniążki, płacisz. Pieniążki, pieniążki mam z dodatkować. Tutaj masz skrzynkę, pieniądze. za którą też płacisz dodatkowo. Ale ona jest jakby co moja, jakby ona jest z mojego odcinka, więc to sobie będziesz co? No? No, Dziękuję no, bardzo. Nie sobie. <laughs> Ha, ha, no i stary, ha, ha. słuchaj, ogółem te piętro tak? jest na sprzedaż, ale nie wiem jakie masz pieniądze. Ja mam, mam duże tak. pieniądze, bardzo duże pieniądze no mam. No to stary. bardzo dobrze, ja stary, lubię jak ktoś ogóle... ma dużo pieniędzy, no. bo wtedy można go bardziej naciąg. Ten można więcej zrobić. Wiem jak działa biznes, nie? Wiem, hmm. jak działa biznes. Dobra, no. Elwiso, to bo, może zacznijmy gadać o rzeczach. Dobra. Konkretnych rzeczach. Konkrety? Tak? Też konkrety? Chcę konkrety. W tym miejscu zbuduję sobie e, spialnię. Elwiso, jak coś zniszczysz! A! Gdzie ty masz? Elwiso, nie wolno ci tu nic zniszczyć, bo. Elwiso! Elwiso, słuchaj. Te, ja ci mówiłem, że jeżeli popsujesz coś w willi, naliszane są ogromne koszty. Ogromne? Myślisz, że. O kurde. Ee, dobra, na chwilę. Kurde, e, muszę odejść, bo mama mnie coś woła, co nie? E, dobra. Na chwilę się wyciszą ziomy, bo teraz chciałem powiedzieć, że Abra sobie tutaj wybudował to e, za dopłatą, chociaż. Wcale nie, nie dopłacił, ale ja bym mu tak powiedział i bym zarobił na tym, więc tak chciałem, ale no nie mogę mu powiedzieć, że Abba to coś wybudował, więc serio. Musimy go jakoś przekonać. Dobra, stary, więc słuchaj. E, halo. Podziwiam widok. Jestem jest, tu no, jest piękny. Zobacz, jak to jest ładny widok. Tam widzę normalnie. Zobacz, stary, tam jest mój rodowiec, tam jest moje Maciachtar, tam jest mój abrowiec, ale... tam jest mój agentowiec, to jest wszystko moje. Ale żadnego. A wiesz czy mu moje? Bo, bo ja mam to w sercu, to nie jest może moje na papierze, ale mam to w serduszku. Że to jest część Jesteś mojego sercu Patriotom Patriotemilionowiczego. Tak. Duchem milionowice, kocham je. Jesteś duchem milionowic. To nie. Czy to był komplement? Czy... Nie wiem, nie. ale dobra. Nie wnikajmy dobra. Zioły, słuchajcie. Ogółem... stary. Już chciałem przejść wcześniej do konkretów. No ja tutaj... Po, książkę. Pójdę, okay? e, po co idziesz? Po a, dobra, dobra. E, więc ten, ja tutaj na ciebie poczekam, stary, ale w tym momencie ja sporządzę regulamin, z którym będziesz musiał się z, totalnie zgodzić. Jele, ja Dobra, więc Elvis na razie poszedł, więc ziomki. E, musimy napisać taki regulamin e, użytkowania po prostu Willi, żeby Elviso wiedział, że czego mu tutaj nie wolno, co mu tutaj wolno i, i jakie koszty będą popsucia czegoś, więc serio, bo ja mam zamiar, żeby... Bo ja wiem, że on by, gdyby tutaj mu powiedział, że kupiłeś z twoje, to on by zaraz to przerobił na akacjowe może, czy coś takiego, więc serio, teraz robimy tak, eee, regulamin gdzieś tutaj, ładnie jakoś napiszmy na środku ok, regulamin -gul ok, dobra jeden kropka, nie wolno ingerować w przestrzeń publiczną, napiszmy tak wszystko żeby nie rozumiał, ja to będę wam w razie co objaśniać. więc strzeń. Czy no. willi. Dobra, więc, ziomy, słuchajcie, jesteśmy już po jakiejś takiej trochę dłuższej chwili. Elwiso poszedł po te pieniądze i ja... Wrócił Elwiso cały zdrowy. E, ja teraz przeczytam wam regulamin, z którym, Elwiso, będziesz się musiał zgadzać. Resztę zasad ci podałem, ale najważniejsza, o, o, o. która będzie dla ciebie po prostu najgorsza, jeżeli ją po prostu złamiesz. Okay. To o co ci Agencji chodzi. bo to ja nie boję. wolno ingerować w przestrzeń publiczną willi oraz w przestrzeń pokoju e, bez zgody Agentixa, każde wykroczenie będzie ukarane kwotą odpowiednią do spowodowanej szkody. Ale dlaczego? Dlatego, że jeżeli byś mi popsuł tutaj zrobił akacjową willę, to za tyle, ile bloków byś zmienił, tyle byś zapłacił. Ale wiesz, że to jest nie fair? <laughs> Przecież to jest fair. A to jest, ha, to jest willa Agent Xa, to jest wszystko nie fair, dobra. Eee, okay. I druga zasada. Zgadzać się z ogólnymi zasadami, podanymi wcześniej przez Agentixa. Agentixa. Agent, Xa. Agent Xa. A kim jest Agent X? No nie to wiem, jest, czy chcesz, to chcesz jest kupić ten, ten, król ten pokój, czy nie, bo możemy zrezygnować. No chcę go kupić i to jest jeszcze jakąś wielką chęć, A, proszę. I chcesz kupić też ten drugi, rozumiem? No może później, może później, ale, ale teraz ten kupić. Dobra, dobra, razie, a. Pomyślę na tym. Nie chcesz okej? tego drugiego. Pomyślę. A, no dobra, nie chcesz sypialni tej kupić. Można na swoim odcinku, zobaczcie, co tam pogada. dobra, dobra. No to słuchaj, um, ja, ja tu ci sporządzę umowę. Wiesz, po koleżeńsku już to zrobimy. Po przyjacielsku. No więc wiesz, ty to robisz na zasadzie kredytu, czy po prostu kupujesz raz? No ja myślę, że kredyt wejdzie w grę tutaj, bo ja ci mogę zaraz dać jakiś tam na start, ale jednak nie mam dobra. go zbyt dużo. Kredyt e, na Em, pokój w, w willi Agentixa. Dobra, Git. Mamy to tak napisane i zasady: jakieś co nie? Zasady: Zakaz hmm. wprowadzania Agentixu do willi. A, no nie, ja czy Ty bardziej miałem na myśli, że będzie zasada na przykład, że e, spłata raty co 7 dni. 7 dni? No, okej, będę musiał sporo na live'ach kopać, okay. ale to jakaś tam przeżyję. Spłata przeżyje. raty co 7 Dobra. dni. Wysokość? Tego wysokość? Wysokość raty. Teraz musimy się dogadać, Elwiso. O i to będziemy sobie tutaj dyskutowali aż po późną noc. O czy i, ten, i data, data spłaty. Dobra. Data spłaty to chyba nie ustalamy jeszcze, bo no nie mamy jak. Płaty, chłopie. Ja w piątek muszę to w ogóle zdobyć, żeby się tej spłaty. Dobra. To e, wkład własny jeszcze musisz mieć. A co to jest wkład własny? No, no Elwiso, wkład własny tyle, ile możesz dać. Aha, była... teraz na miejscu. No tak, bo za darmo ci tak nie dam. Nie ufasz okay. mi? No, no, no nie mogę. To jest. Ja jestem <grym> naj, najbardziej wiesz, szanowaną postacią na Milionowicach. Co ty gadasz? Co ty w ogóle z człowieku wygadujesz? Jestem na, na, Się... najbogatszym milionowali części. Nie jesteś Abrą? Abra jest najbardziej szanowany. Ale ja jestem najbardziej wpływowym mieszkańcem tej Stary, miejscowości. Spójrz za okno, zadam za to okno. Wiesz, kto tam no mieszka? widzisz, tam masz tam, jacht, tam masz latarnię. Tam, 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 tam ogród. mieszka Macioch. Maciek ma własne osiedle, ty masz jakąś tam willę. Ale ja mam willę, która jest w wielkości pięciu takich osiedl. <noise> coś, coś ty wiesz, ty coś <noise> ty wiesz stary, <noise> Więc stary, słuchaj, wkład własny. Pierwsze musimy ustalić kwoty, wysokość raty i właśnie wkład własny. Czyli ile możesz mi teraz dać, żebym w ogóle zaczął z tobą rozmawiać? Tyle? Hmm. Tyle na za, zaczęcie dobrej rozmowy. Okej, okay, dobrze. A tak, dobrze. na sam start. Jakby, ja wiem, że tutaj jest sporo, ja tutaj daję Ci moje całe oszczędności. Dobrze. Ale okej, okay, musimy to w końcu mm, no się dogadać, ja żeby myślę, ta willa że... była moja. Tutaj. A wiesz, to jest śmieszne? No. Że zaraz sobie pewnie myślisz, że daję Elvisowi jedno piętro w możliwości kupienia, a potem za miesiąc będzie, okej, okay, już mi to drugie piętro sprzedam, a potem to trzecie. I się okaże, że masz jedno piętro w tej willi, a większość jest moja. Elvis, no. ale. Miej świadomość nad tym, że dzięki temu ja będę w stanie zainwestować w wiele różnych lepszych rzeczy Przez to będę w stanie wybudować więcej takich willi Więcej takich willi A ty A będziesz mieć tylko dwa piętra A te wille gdzie będziesz budował kolego? O, zobaczymy, zobaczymy, Elwiso Ale teraz ci powiem tak Jeżeli chcesz zacząć to kupować, no to musisz mi dać jakąś kwotę Ile masz? Bo ja muszę to wiedzieć, żeby w ogóle, Dobra. Tutaj, wiesz, Ty Dobra, za, za tą część mogę ci dać jeszcze to Mogę dać Ci to, mogę dać Ci to. I to jest wkład własny, tak? To jest mój wkład własny, tak. Dobra, dobra. E, Myślę, że będzie tutaj wystarczająco, jak wpiszmy tutaj, wpiszmy OK. Wkład własny OK, bo no mhm. mamy tutaj półtorej staka diamentów, goldzik i pięć Ja to sobie przechowam w takim miejscu bezpiecznym, mhm. e, że będę to mieć odłożone, będę wiedzieć, że to jest Wszystko jasne. to, co wpłaciłeś. Tak jest. Spłata raty, więc wysokość ogólna no to e, to już odejmujemy, mhm. czyli e, wys, no jakby wysokość. No nie wiem, tak wpiszmy. O, wysokość, no to. No, ja ci powiem stary, my się, my się lubimy. No ja myślę, zawsze. że tutaj najbardziej ważnym no, no, najbardziej ważną walutą jest netheryt. Nie oszukujmy się. Wiele jako... jest bardzo prestiżowa, mhm. ale że to jest do własnego zagospodarowania, będę bardzo życzliwy. Będą, jedna to, e, będą to trzy sztabki nederytu. Oraz. Skarpetka. Oraz. Stak golda i dwa staki diaksów. Eee, skarpetka. skarpetka. Ty. E, dalej to... gościu, weź tę książkę, pisz, bo już tą chwilę chcę no kupić. Dobra, to to dalej! Jak mówiłem, trzy sztabki nederytu. Trzy sztabki za co? Za to, za to ten pomieszczenie. Tygodniowo? Nie, to jest wysokość cała. To będziesz musiał po prostu spłacić. Rozumiesz? A, że mam ci to za co dać, tak? Tak, tak. Za całe po... piętro? Be, be, to poczekaj, Złap no to łap teraz rozumiem. dwie. Stary. O, no ale stary. Więcej wcale nie mam, wcale. Czyli wysokość to są dwie To, to jak dajesz jako wkład własny dalej, jakby. Myśle... No, a to nie jest tak ogólnie, że już to sobie kupiłem? Ale ty... Elwiso, po co ja ci ten kredyt daję, kiedy ty chcesz to po prostu kupić? <laughs> Jaki kredyt? Czy ja ci bym z z zrozumieniem? No ale dobra, niech już będzie, proszę. Elviso, po prostu możesz zapłacić za to trzy sztabki nederytu. Stack Golda jeszcze, może masz? E, mam. Dam ci pół staka Dam ci to, proszę. Ale potrzebujesz stacka Golda. Ma, nie masz pół staka? No. No, no. Ale pół. pół No. 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 Dobra. No. No jest. No, no, no proszę bardzo. No, no Jest okay. taki na ciebie skok, okay. rozumiesz o to mi chodzi? Nie? No i na jeszcze dla hajsu daję. stack diaksów masz, czy nie masz? Tak, z jaksów, ale to jest dopiero za wkład własny. Nie, nie bo ja... już, już Ci to po prostu sprzedam, po co Ty kredyt bierzesz? Nie, Just... Agentix, wiesz co, bo ja jestem mega chętny jeszcze, żeby sobie ogarnąć tamtą część później, więc może sobie jeszcze ten kredyt tej niby zaciągnijmy i e, potem sorry, Ci go wpłacę. ja spłacę. to anulowałem. Anulowałeś kredyt, okej. Okay. Tak. Bo, bo dać? to sensu. Ja myślę, że za to Ci mogę sprzedać, jeżeli za to to będziesz kupować, to myślę, że to jest git, ale y, okay. po prostu na razie tyle muszę po prostu już mieć. To okay? ile ja chcesz gościć od razu? To teraz chcesz mnie jeszcze? Masz sztabkę netherytu? No dam ci już ją, no dam ci ją. No i proszę, myślę, że się dogadaliśmy. O, jaki jestem dzisiaj stratny agent, Akt. jaki stratny. E, pokój. Pok... uj... uważam za sprzedany. <ścoughs> no to pokój, Mordo, pokój! pokój. Teraz pokój. proszę podpisik, Elviso. Podpisik wbije od mnie. I pamiętaj, Oj, regulamin musisz moja. przeczytać. I ze zrozumieniem. Ja umównie czy tam daję swój podpis. Jeżeli nie będziesz go przestrzegać, to, to liczy się z dobra. ogromnymi karami. No, aż dwie strony, to jest zbyt długie. Po, po prostu pod, podpisujemy się Elviso Elviso. No. Proszę bardzo, dan, proszę bardzo, to jest ta umowa. Pasuje, wszystko czy nie pasuje. E, no, no. Napisałeś El No i co? A, no, no dobra, pod, zmieniłem twój podpis, nic nie widziałeś. No i podpisujemy. No ok. E, Sel. <noise> tak to nazwijmy, okej. Okay. <noise> Dobra, a teraz stary, żeby nie było, jakby musimy ten dokument ładnie jakoś schować. więc teraz mi go może daj? O, ja mam pomysł. I Jego, ja go potem do swojego energicia. Ja, ja stary, ja nie dam ci go, bo to jest dokument, który ja muszę mieć. Tak? Tak. A kserokopia wchodzi w grę? Kserokopia? No nie wiem, czy kserokopia wchodzi w grę. W każdym bądź razie, ziomki, w tym momencie niech każdy z was, kto oglądał ten film do końca. Koniecznie. Strzeli Ale to suba z błoneczkiem! Strzeli suba. Oj tak, gościu, strzel suba. Bo jak nie strzelisz suba, no to możesz źle skończyć. Naprawdę, bardzo źle skończyć i wpaść do takiej nagle dziury tutaj z wodą. A to nie jest przyjemne dla nikogo, że się wpada do dziury z wodą, w której nagle jest zombiak. Więc ziomek, jeżeli nie chcesz spotkać zombiaka w dziurze z wodą, naprawdę zasubskrybuj ten kanał. Do tego zasubskrybuj też mój drugi kanał Agent X Games, do którego link masz w karcie. Albo w opisie po prostu, tak samo jak do Instagrama, na którym niedawno pojawiła się nowa fota. Więc serio, dziękuję wam za oglądanie do końca. Serio. Serio. Wielkie, wielkie dzięki. Yo!